Zatrzymaj się! Chodź! Proszę się tak nie zachowywać na departamencie. Posłuchaj mnie, kurwa! Ty Leon, zawodowiec. Dobra, chodź. To wy jesteście czuby. Nie! Nie damy się! Wchodzimy! Inaczej dwójkę idziecie na wyrok. Wspaniale panowie, super wam wyszło. Zróbmy razem bonus baja. Ej, co? Ej, żyje! To już... Ej, dobra, chyba stworzyłem potwora, nie? Witam serdecznie, wspaniały pojazd, proszę wysiąść. Tak, lepiej na zewnątrz się siedzi, witam serdecznie. Jak się pani żyje? Jak się pani żyje, wszystko z pani w porządku? No, gdzie pani z samochodem będzie jechać? Ruchu to się przyda. Zawiozę pana, zawsze chciałem być Ubermanem. Proszę bardzo, podwózka. O, po tutaj? Może pan zgłosić kradzież. O, idealnie. Witam serdecznie pana funkcjonariusza. Witam serdecznie, w jakiej sprawie? Ja w sprawie klienta, który znajduje się na celi. Jasne, jako kadet za dużo nie mogę zrobić, jednak już idę po szefa. Proszę oczekiwać, dobrze? No, dobrze. Śmieciu, kurde. Ty. Człowieku, nikogo nie ma na celach. Jak to? Ja do klienta. No nie ma nikogo na celach. Naprawdę? No, nikogo prawie na komendzie nie ma. To ja już nie przyjmuję tych zgłoszeń telefonicznych. Do widzenia. Jak to zakończono? Panie Renawidik Mabros! Słucham? Święty Mikołaj pomylił chyba rozprawy. Zamknij pizdę, Menelu. Proszę, brzydko nie mówi na sali rozpraw. Przepraszam bardzo. Naśmiewa się teraz z wysokiego sądu, pani może nie słyszeć, lecz ja stoję delikatnie bliżej i słyszę te śmiechy. Przeciw! Wysoki sądzie, tak, to nie ma się. To jest niebaga wysokiego sądu. Tam są kamery telewizyjne, które to wszystko ujęły. Przeciw, naśmieliśmy się z biednego naszego przyjaciela Luka, którego to jest jego... Dobra, myślałem, że to będzie Mekeku mobile. Halo? Dzwoniłem już do ciebie? No. To nic. Halo? Tak, słucham. Tak, słucham. Dzwonił ten numer do mnie. Nie, ja nie dzwoniłam do pana. A, do widzenia. Tato, kto to jest? Rura jakaś. Kim jesteś? Halo? No, normalnym człowiekiem, nie? A co? A pracowałeś w B.O.B.? No nie. Miałem nie wypracować, pan miał dzwonić. To ja złych ludzi zapisałem. Tak, słucham? Tak, słucham. Dzwonił pan do mnie. A pan to? Farmer. Ty Meksykaniec. A, to mi się nie przydasz niestety. Słucham. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jak się pani czuje? Dobrze, jak się czuć? No ja do pani miałem odzwonić w całej rekrutacji do pracy. Tak, rekrutacja, no. No to się nie dostała pani, przepraszam. Czemu? No, ale to... A chce się pani dostać bardzo? To szuka pani bardzo pracy? Okej, to ja do pani odzwonię, jak będziemy szukać pracy. No, dobra, okay. Do widzenia. Halo? Panie burmistrzu, pan go słyszy? Nie. O. Halo, ja mam dziecko, kurwa, mi się rodzi, ty, na razie. Ja bym go łapał. To jest kradziony pojazd. Ja go pierdolę w dupę. Ostro, udanej służby. Ty, dobra, ja robię nową rekrutację, bo ci to są do wyjebania. Co jest, kurwa? Psychol! Pomóż mi! Zapłacę ci $5000! Zatrzymaj się! A kurwa, łatwo! Ała! Idiot! Ała! Spierdalaj, psychopato! Ja pierdolę! I ten dalej jedzie! Kurwa, co za dziwak! Pomocy! Tylko zaraz rozkurwię.
Wjedź we mnie, kurwo, jeszcze raz! Wjedź we mnie, kurwo, jeszcze raz! To cię rozjebie, śmieciu! Pało, kurwa! 50-kilowa, pal pizdę stąd! No, słyszałeś? Pal pizdę, cofaj! Cofaj! Odejdź! Zaczepka, cofaj! Ha! A się obstrał! Dobra, gdzie nóż kupić? Dzień dobry. Maczeta będzie lepsza. Będzie we mnie, kurwa, wjeżdżać. Zobaczymy teraz, cwaniaka. Wjeżdżacza. Dzień dobry. To prawda, że chciałaby pani pomóc schorowanemu starcowi? Oczywiście, taka nasza praca. Wspaniale się składa, jestem schorowanym starcem. Zabić. O, ten mnie... To ty? Ten mnie goś zdenerwował. O, ty, frajerze. Tak? Zaraz przyjdę. Moment. A proszę mnie proszę mi szybko dać tabletkę. No, to ty mi też dał tabletkę właśnie. Po tak? Dostaniesz. Dobra, poczekaj, daj tabletkę. Daj mi tabletkę, poproszę tabletkę szybko. Pan usiądzie, pan usiądzie. Dobrze, poczekaj. Nie idź gdzie. Nie, poczekaj. Ja tu panu wtłoczę. Kroplówy walej i masz w pizdę. Ale to poza szpitalem. Nie, jasne, poza. Po co poza, jak zaraz tu będziesz musieć wrócić? A masz przejebane. Chodź. Bez sprzętu. Nie, zobaczymy, co to zrobiłeś. Co ty, kurwa, co bez ty? Bez sprzętu. Ale co to było? No co? No co to było? Wytłumacz się, co to było? Przejeżdżałeś mi. Ja cię przejechałem? To nie ciebie przejechałem. Chodź, no ale gdzie wychodzisz? Chodź. Nie, przedyskutujmy to, o co ci chodzi. Nie, bijemy się. Dobra, chodź, okej, nie ma problemu, chodź. No to chodź. Bierzemy sędziego, pan będzie sędzią. Pan jest sędzią, tak, zapraszam. Pan jest sędzią. Pan zobaczy, jak pory dostanie. Chodź. Dobra, to chodź pierwszy, chodź. Dobra. Chodź. Chodź! Jedziemy na komendę, składam na ciebie zeznania. Nie będziesz mnie atakować. Co niecharakterny? Dostałem od ciebie z noża. Masz maszetę. Nie, masz przesrane, teraz masz przesrane. Masz przesrane, powiem tak. Słucham? Ale ja cię właśnie chciałem okej, dobrze, żaden problem. Chciałem miły być, tak? Chciałem być miły. Jedziemy na szpital. Jasne. Ale nie, byłeś niemiły, dlaczego? No Nie byłem z maczetą. Ja nie byłeś, to co to było? Nie miałem maczety. Chodź, pomogę ci. Musimy podyskutować, ale to na łonie natury, tu jest bardzo ładny park. Tylko nie na słońcu. No już jesteś wystarczająco opalony. Dlaczego mnie uderzyłeś w noże, dlaczego mi chciałeś przejechać? Ale to zacząłeś. Ty mnie przejechałeś, dlaczego? Dobra, na komisariacie co było? Ja na komisariacie uderzyłeś mi w samochód, w drzwi. Do góry czy na dół chcesz? Pod samochód najlepiej. Czekaj, to do góry. Zobaczymy, co tu jest. Fiu, powiem ci, no ładnie. Przyjechałeś mi dokładnie, liczyłem. Dobra, wsadzę cię do doniczki za to, co mi zrobiłeś. Przyjechałeś mnie 8 razy, człowieku, 8 razy liczyłem. No, a ty mnie ile? Ile razy? Ty myślisz, że ja nie wiem, co to, PIT? Ani raz. Ty myślisz, że ja nie wiem, co to PIT? Chciałeś, no, tak, przyjechałem. No i fajnie, chciałeś, żebym stracił życie. Ewidentnie chciałeś, żebym stracił życie. A, dobra, patrz, jaki będziesz mieć widok na palmy, nie? Patrz, jaki będziesz mieć widok na palmie, jak mnie przeprosisz. Charaktery, nie przepraszam ludzi. No dobrze, nie ma problemu, nie musisz, nie ma takiej potrzeby. W żadnym wypadku przeprosić, gdzie? Oj! Funkcjonariusze. Dobra, odwiozę cię. Ale przeprosisz mnie, to cię odwiozę. Jak nie zostajesz tutaj. Mam honor, No i co teraz? Ale po co? Możemy się przeprosić, ja bym cię przeprosił. Na twoim miejscu. Dobra, zrobimy tak. Wiesz mi na szpital, tak? Już mi pomogą. Tak? I ci przeproszę. Nie, dlaczego mnie teraz nie przeprosisz? Przeprosiny przyjmę teraz, tylko i teraz. Bo mnie nie odwiedziesz na szpital. Rozbolała mnie głowa. Delikatnie. Tak, tabletki jakbym dostał. A uderzył pan głową w coś? Nie. A był tu jakiś pacjent? Był tu jakiś pacjent? Dużo mamy pacjentów. Przed chwilą. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, właśnie Sara. Jego szukałem. O, cześć, mógłbym tabletkę jakąś prosić, ale nie, to jest migrena, to już jest migrena. Widziała tutaj pani pacjenta jakiegoś bez koszulki w tatuażach? Nie, ale widzę, że ma pan stłuczenie na brzuszku. No mam, dostałem z noża. Przepraszam. Naprawdę? No.
A to chyba jakąś gładką powierzchnią, bo tak, nie tempom masz żadnej rany. No, no bo to jest przez koszulę, no to gdzie? Jeszcze taką koszulę? Fajnie się szlugi jara. Jacek. Na Grzybowskiej jak się jara? O! Szlugarz! Siema, szlugarz! Siemano. Siema. Witam szlugarza, jak tam? Przed chwilą doszło do Arapatów, napadli mnie tutaj. Napadli mnie, no. Tutaj? No, dokładnie tu. Nie, no tu, w tym miejscu. Aha. No. No i musiałem sobie z nim jakoś poradzić, tak? No, ale jestem mega gość i sobie poradziłem. Super. A ty czym się zajmujesz? Wszystkim i niczym. Aha, aha. Kochani, bo Julio zaraz też odjedzie. Z adwokatem. Do widzenia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Do widzenia. Ty, a widziałeś dziary? Jakie dziary? No nie widziałeś dziary? Poczekaj. Ej! Sorry. Mówiłem ci, rzuć to jaranie, zobacz. Nie widziałeś dziary? Jaką masz dziarę? No zobacz. Kurwa, to mi się podoba, ty! No, petarda! Wyjeb se taką na serio. No mam asy z przodu. Dziaraj się! Padaj na imprezę na jacht, jak chcesz, tylko z jakąś dupką przyjedź. A gdzie jest jacht? Na Malibu. A jacht, Malibu. Bez Bucci Beach, coś takiego. Aha. Tam ci GPS-a. Dobra. A masz mój numer? Masz. No to daj mi. Cześć. Witam obywatela. Miłego dnia życzę, obywatelu! No, no. Pierdalaj. A dlaczego co? Czemu obywatel niemiły jest? Na co? Na leczenie chomika. Dzień dobry panu funkcjonariuszowi, witam serdecznie. Jak się czuje ty funkcjonariusz? Wyliczmy mu dupę jeszcze. A dlaczego obywatel jest taki niemiły? O co obywatelu chodzi? Co obywatela gryzie? Skąd u obywatela taka toksyczność? Co się stało? Odejść. Potrzebuje pan czegoś z urzędu? Idealnie się składa, jestem pracownikiem. Odejść. Potrzebuje pan coś? Mogę panu pomóc. Chciałbym złożyć swój biznesplan. O kurczę. To ja mogę go panu napisać też. Ale ogólnie złożyć to trzeba do głównego departamentu. To nie ma co tutaj czekać. Dobra, a którą rękę wybierasz? Prawą czy lewą? Prawą, bo trzymam sobie aktówkę. Dobra. Wygrałeś coś. Co wygrałem? Skąd takie zachowanie? Co się stało, obywatelu? Odejdź, człowieku. Ale dlaczego? Skąd? Proszę się tak nie zachowywać na departamencie. Bo zadzwonię po policję i pana wezmą stąd, jak pan będzie agresywny. Dobrze, dobrze. Mogę prosić jednego funkcjonariusza? Agresywna osoba na doju się znajduje. Wyzywa i atakuje. Możecie mi panowie pomóc? Nie mogę trafić normalnie do biura. Jest jeden człowiek i z pięściami po prostu. Dobrze, dobrze. O, ten człowiek, proszę zobaczyć. I gdzie parkuje samochodem? Rozumie pan? I przed chwilą zaatakował sędziego. Sędziego przed chwilą zaatakował. Proszę zrobić rejestracyjne. Rejestracyjne weźmy ten cwaniaczek. Ale proszę go mieć na uwadze. Z góry mówię, jeansy, gacie mu widać. I nie ma koszulki. I cały wydziarany. Wydziarany, opalony. Dobra. Zgłaszam na niego skargę. Halo? Ej, byku, nie słychać cię. Musisz troszkę głośniej mówić. Bo Ukraińcy głosu nie mają. Ale... Trują się do nas. Jak wszyscy tutaj na sali sądowej, bo musimy być cicho. Weź co powiedział? Że Ukraińcy prawa głosu nie mają. Co ty pierdolisz? Przesiąść się do ciebie? Nieprawda. Skąd pierdolić? Jak się z tym czujecie, że wasz kraj umiera, bo wy siedzicie kulturalnie? Dobra, do widzenia. Ja pierdolę. Panie adwokacie! Tak, słucham. Bokanie pana dziwka wystawiła mi, kurwa, 5000 lat na to, jak ja mam papiery ze sobą, że jestem upośledzony, mam matkę, ja nie pamiętam, co. A to nie, to zapraszam tam, idziemy to rozwiązać. Ale to momencik, to jakiś... Bobby, to by się spieszy, czy możemy też szybko załatwić? To dawaj, chodź, Bobby! Ja mam plan, panowie. Ale tam też jest gruba. Ale nie, ja mam plan. Nie, bierzemy głośniki i głośnikami w nich wjeżdżamy. Tak, to zróbmy. Dobra, tylko mam nadzieję, że adwokat będzie w imię srakę, w której już jestem. Ja będę bronić. Tylko tam musimy ten struny przeczyścić przed wejściem. To najpierw schowajmy. Najpierw musimy schować ten.
Schowajmy głosiki na miejscu. Tak, to jest to, to jest to. Witam pana. Gotowy? No, tak. Posłuchaj mnie, kurwa Ruro, przyszedłem tutaj za adwokatem! Ręce do góry! Ręce do góry, kurwa, już! Ręce do góry podnieś, człowieku! Ręce do góry podnieś! Ręce do góry podnieś! Proszę o nie mogło się go prowadzenie. Odłóż go Montanę! Upadnij głośnik! Człowieku, posłuchaj. Wychodzimy. Polecenie funkcjonariuszy, to proszę ich skazać zgodnie. Skazać kolejnych chłopaków, kolejny ma ich kurwa. Ja też cię pierdolę, Ruro. Też cię pierdolę. Ale sąd, ja jak berety. Dobrze, to nie moja sprawa. To jest koniec, kurwa, nie? Bardzo, bardzo niemili ludzie tu są, prawda? Strasznie. A to cyrk, jeden wielki cyrk na kółka, kurwa. Ludzie z głośnikami wchodzą, kurwa, megafony. Policja sobie nie daje rady, funkcjonariusze nie mogą zamknąć, kurwa, obiektu. To sprawa jawna, co to jest. Do widzenia. Pana, ty w mieście, widzę pan się z wysokiego napięcia, po prostu co nami. Witam, zdajecie, to jest mój klient. Panie burmistrzu, tak? Pan odjedzie tak na ten moment. Ale dobrze, to jest mój klient, mogę, mam dostęp do w trakcie interwencji. Pokazuje 76 mil mieście. Tak, tak. Problem suszarki, macie drugą? Zapasowa suszarka. Mamy. No to co pokazuje zapasowa suszarka? Mierzycie na dwie suszarki? Jak nie, to chciałbym wnieść tutaj właśnie to. Błąd pomiaru, bo jaki jest, ile tu można, 50, tak? No. No właśnie, no to na pewno 20 tam parę, no to mógł być problem no suszarki. Tak, myślę, błąd pomiaru to mogą być 3 mile, 5 max. Zaraz się dowiem. Przepraszam, ma pan pieniądze? Trochę mam. Panie adwokacie. Potrzebuje pan adwokata? Klient? Oczywiście, że potrzebuję. Czy wie, oczywiście, że wiem, jak się nazywa mój klient. Wy mógłby mój klient się przedstawić? Oczywiście. David Jackson. To jest pan David Jackson. Nie pamiętamy pan już? No oczywiście, że pamiętam. To jest David Jackson, to jest mój klient. Przepraszam panie burmistrzu, mogę mieć pytanie? Tak, słucham. Posiada pan prawo jazdy, tak? Tak. Jaką prędkością mógł się poruszać pojazd? 50. A nie 40? To nie jest ciężarowy. Identyfikuje się jako osobowy. A, no dobra, ja się identyfikuję jako Arbus. A przykro, 50 jest. Panowie, zróbmy tak, upomnienie, mój klient nie był karany. Nie upomnienie, był? Rozejdźmy się, naprawdę. Ale jak był, razy dwa. Panie tutaj prowadzący, posiada pan mandaty tam? Pan kierowca? Czekaj, był pan karany? Jeżeli był, to razy dwa, dobra? Karany nie, tak, dobrze, możemy zrobić w takim razie. Razy dwa, jeżeli mój klient był karany. A jeżeli nie był, to tak, nic. Był karany. Słucham, jaka kara? Mandat to nie kara. Dokładnie. No dobrze, ale to punishment. Kara to jak w więzieniu. Kara w więzieniu. Nie, to jest wyrok wtedy. Nie, to jest desubordynacja po prostu. I za desubordynację dostaje się karę finansową. Tylko i wyłącznie. To jest samo, bo już to jest kara, więc. No dobrze, a co mu grozi? Kara, tak? Co mu grozi? Karany, co mu grozi? No 5 stówek. Proszę pana, no moja interwencja to jest 2500 dolarów. To jest sens walczyć? Jest. Poproszę 2,5 tysiąca dolarów w takim razie. Mógłbym poprosić pana numer SSN? No jasne, już podaję. Proszę mi dać sekundę z klientem. Pewno. Poproszę numer SSN. 670 632. Czy to prawda, że mój klient miał jeden mandat? Sprawdzenie, jestem tutaj. Chwila. Już powiem. Kto jest superwajzorem? Już powiem. Tu nie ma superwajzora, to jest po prostu zatrzymanie drogowe. Natomiast dwa wykroczenia. Tak, no ale co to zrobił źle? Braworowa jazda oraz przejazd na czerwonym świetle. No proszę pana, komu się nie zdarzyło na czerwonym świetle przejechać, braworowa jazda, może się śpieszył. Szanowny panie, to jest 20 parę mil na godzinę tylko. Nie oszukujmy się, nic to nie zmieni w tym wypadku, nic to nie zmieni. To człowiek się po prostu śpieszy, pracuje, chce żeby żyły, dobrze żyły. Tak, nigdy nie było w takiej sytuacji, że tak, prędkość. Bądźcie panowie też ludźmi, tak? Dobra, zrobimy tak. W dniu dzisiejszym pouczenie, następnym tak, razem, spalę, 2,5 koła. Następnym razem, no, że tak powiem... Zabieracie prawo jazdy. Dobra. To już pan adwokat przyklepał. Tak,
I życzę właśnie takiej służby. Służyć, chronić, bo to najważniejsze, żeby dobrze się czuli obywatele w tym mieście. Panie burmistrze, ja nadzieję, pan te 2,5 koła coś ładnego kupi. Właśnie idę po trzy maczety. Miłego. Tak, słucham? Ostrożnie. Jasne, no ja... A ja... Przepraszam, czy ja nie jestem ostrożny? Ale czemu idziesz ulicą, kurwa? Czemu idziesz ulicą? Zrobimy tak... I z kasetę mogę na co dzień w ręce. I człowiek takiego kurwa łupca komuś wyjebać. Witam serdecznie. No, gdzie dobra, co? Niezła. Podoba się? Ja kurwa loda bym za nią zrobił. Petarda jest, też tak uważam. Petarda. Ty, robimy tego... jak się nazywa? Slap challenge? A jak to, na czym polega? No mogę cię slap? Po liściu. Po liściu. Po liściu, co ty na to? Ale kurwa nie, ja widzę, kurwa ty. O! Teraz ty! O. Możesz oddać. Ej! Ej, nie bez broni! Bez broni! Odejdź! Odejdź! Odejdź stąd! Odejdź stąd! No problem. Odejdź stąd! Nie, chcesz się przejechać przy samochodem. Samochodem. To wsiadajcie. Pojedźcie se. Tylko wróćcie, no. Zapomniałem dodać temat fundacji. Prowadzę fundację Szczęśliwi Ludzie. Czy chcieliby pani uszczęśliwić, czy panowie chcieliby uszczęśliwić jakiegoś człowieka? Idealnie się składa, ponieważ mamy specjalny numer bankowy fundacji, na który mogą panowie przelać pieniądze, które, no, że tak powiem, wspierają właśnie takowe osoby. Dobra, ja mam pytanie. Tak? Ile za to, żebyś nas wypuścił? Jakby, przepraszam bardzo, drzwi się zatrzasnęły, to zaraz się tym zajmę, ale to nic nie kosztuje. Tutaj no dobrze, dobrze, no. Mówię... A jeszcze raz ta fundacja, kogo wspieramy? Szczęśliwych ludzi, tak? Co łaska, co łaska. Mniej niż 200. Nie, no tam zero panu umsknęło. Może panie Mirosławie, no oczywiście, że pomoże, oczywiście, że pomoże. No. Jasne. A co tutaj drugi pan ma do zaoferty? Fundacja. Czy pan planuje coś wysłać na konto fundacji? Adwokat? Tak. Panowie, panie Fabio! No, oczywiście, że jestem w aplikacji. Panowie, bardzo dziękuję za tak uprzejmy datek na fundację. W zamian za to mają panowie pierwszą wizytę moją jako adwokata za darmo albo pierwsze wybronienie z paki, z więzienia. Za darmo interwencja. Tak? Naprawdę, nie żartuję. No. Panowie, potrzebuję asystentów adwokata. A co byśmy mieli pan robić? Pan już mnie wyruchał na tą robotę teraz. Jak to, słucham? Co za fundacja? Fundacja? Kochaj, nasi koledzy by chcieli wesprzeć. Tak? Fundację? Dobry. A to no. co łaska, bo tak naprawdę zaczynamy nowy start w życiu, fundacja New Episode, tak? Pomagamy osobom z domu dziecka, osobom, które zostały porzucone na rzecz temu, żeby po prostu miały lepsze życie. No, aż panowie też szukają pracy? Tak. Oj, panowie, idealnie się składa, ale to do pracy przejdziemy. Najpierw obowiązki fundacyjne. Czy panowie chcieliby wesprzeć fundację? I co łaska, panowie, jak wyślą to na rzecz fundacji właśnie teraz. I dodatkowo obecnie jest nowa spółka, która się otwiera. Spółka Współcześni Adwokaci i po prostu potrzebuje... O, panie Max, bardzo dziękuję. Nie ma problemu, mam niewiele, panie, ale... Co panie Rawiedy, bo pan jest taki dobroduszny i w ogóle. Możesz tak. Do pana przytulić? Jasne, nie ma problemu. O, jak miło. Zdjęcie? No, nie ma problemu, dawaj. I wyślij na networkę i pisz tak, głosujemy na pana Radiewa, najlepszy burmistrz. Najlepszy burmistrz, tak, tak, to jest to. Tak, a kiedy są wybory? Nie wiem, no to nie ode mnie wybór. I panowie, sprawa wygląda taka, zbieramy osoby, które są amatorskimi adwokatami, działacie pod moim imieniem, no i wspieramy ludzi w trakcie sytuacjach, jeżeli takie potrzeby są. Tylko prosiłbym całe imię, nazwisko. Mirku. Dobrze, przepraszam. Ja sobie was muszę zapisać. I sprawa jest taka. Mamy specjalny outfit do roboty i w momencie, w którym mamy rozprawę, to rozdzwaniam was. Przyjeżdżacie na rozprawę jako sekretarze i dzielimy się pieniędzmi z rozprawy na wszystkie osoby, które były na rozprawie. To widzimy się pod ciuchami. Proszę zapiąć pasy. Pas jest zapięty. No, ale triple kill. Ale jaki triple kill? No, wyjebało ich z butów, widziałeś? Bez pasów, nie, kurwa. Nie. Dobra. Jezu, jak to trąbi. Dobrze, ja nie mogę. Niech to pan nie może. A gdzie pan ma sam? Nie może pan? Jak pan nie może, to jak przez nie nogę możesz, i znów to pan przez może. Nogę i już możesz. Dobrze, panowie, to zapraszam. Dobra, wiesz, o, pan sobie już poradził. Panie Rel. Tak? Szuka pan pracy? Czy jedzie jeszcze jeden? No jasne, kto szuka pracy, zapraszam. Ja też chcę. To panowie się muszą przebrać, najpierw jedziemy na imprezę służbową. To panowie biorą tutaj kwicik i się przebieramy. Nice. Burmistrzu, jak wyglądam? No właśnie, dojebanie, o to chodzi. No. Aktualna jest ta impreza? A zapraszam. To będę za jakieś 10 minut.
No pan będzie na brzegu, pan powie. Podoba mi się to. I zaraz panowie ruszamy, jedziemy pozyskiwać najbogatszych klientów. A pan niech założy okulary. Okulary są najważniejsze. I pan też nie ma okularów, okulary są najważniejsze. Żołnierze gotowi, Nie, okulary zakładaj, kurwa, powrót. Kurwa, ale Ukrainiec, gdzie jesteś? Witam pana. Ty, Leon, zawodowiec. Leon. Leon. Witam. Dobra, a co z tą imprezą? No jedziemy właśnie. Jedziemy tam, musimy wszystkie, tam same szychy pracują, więc musimy wszystkich ogarnąć. Dobra. Ale ty się kurwa przebierz, bo cię wypierdolimy, no. Nie wpuszczą cię stary w tym outficie. Serio. Przybrałem. Nie, przebierz się, no tempo lewo. Jak się nie przebierzesz, to cię nie wpuszczą, mówię ci serio, bo tak... No nie, nie jesteś przebrany, widzę cię. Nie leć w chuja, nie leć w chuja. Podjedziemy najpierw na restaurację, najpierw Dobra, jedź, oni przedzwonią. Najpierw na restaurację jedziemy. Jedź, ja powiem przez telefon, jedź. A, fajnie, nareszcie mamy... tak. Jedź nas. Dobra, chodź. Ja pierdolę, wy jesteście czuby. Tak, słucham? Halo, za ile mogę się spodziewać pana na komendzie, bo zatrzymany się tutaj... No już jadę, jadę właśnie. I, czyli za ile mniej więcej dwie pana minuty? Będziemy mieć na komendzie? Dwie minuty? Dobra. Dobra. To zobacz. Siadaj, Ukrainiec. Dobra. Zajebistą furę. Cofaj, cofaj. No halo. Otworzy mi pan komendę? Z której strony pan podjechał? No na górze jestem. Panowie, wy nic nie mówicie, rozumiecie? Wy nic nie mówicie, się uczycie. Każda aktóweczka i cisza, bo inaczej nas wyjebią. Witam serdecznie. Biuro adwokackie Rera Wiediew. Słyszałem, że mamy klienta. Tak, ale ja ten adwokat. Ale to jest biuro adwokackie, to oni są pro bono właśnie. Dla sytuacji pro bono wspieramy tutaj nowych adwokatów na szkolenie. Jedna osoba. Ale oni są na szkolenie, to są moi... Nie będzie, proszę mi zaufać. To są moi ludzie, oni zero zawiro, oni się tylko uczą. Ja ich dostałem od, doju, muszę ich nauczyć. Panie burmistrzu, no, tak jak mówię. Ale to nie... Nie chcę... Cisza. Witam serdecznie pana funkcjonariusza, witam drugiego pana funkcjonariusza. Jak się panowie czują? To nie są adwokaci, to są sekretarze. Dlaczego? Ponieważ tak zażądał klient. Klient? Ogólnie. Mówię. Co se jaja robisz? Jaki klient? Jeden adwokat. Ja jestem adwokatem. Dokładnie, kurwa! To jest biuro adwokackie! To są sekretarze, ja jestem adwokatem! Jest jeden adwokat! Ja rozumiem, że jest jeden adwokat! Jeden adwokat jest! Cicho! Oni się uczą, szanowny panie, proszę zobaczyć. Wyobraża sobie pan kadeta, który nie może jeździć z panem funkcjonariuszem pojazdem, który nie może towarzyszyć w tle zatrzymania, który nie wie, z czym to się je, on nie wie, jak zacząć. Pan musi go nauczyć, żeby jak tuptać, kiedy taser tak, wyciągnąć. Tak jak panu tłumaczę, tylko pan wchodzi, reszta panów zostaje tutaj na... Ale to jak się oni mogą czegoś nauczyć? W jaki sposób? No skandal! Nieprawda! Robicie w chuja! Robicie w chuja! Nie! Nie damy się! Wchodzimy, wchodzimy! Wchodzimy, wchodzimy, nie, wchodzimy! Idziemy, idziemy bronić, zostaw, przewaga liczebna, idziemy obronić naszego klienta. Zapraszam, idziemy obronić naszego klienta. Zaraz, Katarzyna, później, możesz mnie później opierdolić za to, bo mamy interwencję. Do klienta! Odejdź po prostu. Coś tam wpierdalam po prostu, bo mam dość tego. Ręce podnieś. Proszę cię. Ręce podnieś. Kurwa, co każdym razem atakujemy. No. Wychodzimy. Drugą stronę. Ale my jesteśmy do klienta. Zawracamy. My do klienta, proszę nas puścić. Na górę. Panie Ksander, proszę nas puścić. Proszę nas puścić. My do klienta, proszę nas... My do klienta. Klient został już wysłany. Jak to? Powiedział, że nie chce korzystać z pana usług, bo za długo to trwa. Naprawdę? Tak. To wychodzimy. Przepraszam bardzo. Klient zrezygnował. 505, masz ten kanister zatrzymany. Ale proszę, przepraszam bardzo, proszę zostawić go, proszę zostawić. Ale proszę zostawić, proszę go zostawić. Proszę go zostawić. Funkcjonariuszu, proszę go zostawić, to jest zwykły praktykant. Proszę go zostawić, zostawcie go. Panowie, oni biorą jednego z naszych, my nie możemy się tak dać. Proszę państwa, ale dlaczego? To proszę uwolnić naszego, proszę uwolnić go. Dlaczego on został? Dlaczego on zostaje skazany? Ale dlaczego on zostaje skazany? Szuka pan adwokata? Potrzebuje pan adwokata? Mam pytanie, czy potrzebuje pan adwokata? Dobrze, ale ja jestem jego adwokatem. Jeżeli wezwie adwokata, wtedy... Wezwał w tym momencie, zamknij pizdę, spoceńcu jebany. Tul pizdę, śmieciu przed tym kąpem. Przepraszam bardzo. Ono wiele zdawało egzamin. A, dobra. Witam funkcjonariuszy serdecznie, witam. Na pewno mogę powiedzieć, jej mocną stroną są cele. To jest rzecz, która jest na pewno mocną stroną, a radiówka, no jest nie. Nie zamknę się, suko.
Proszę bez obelg do funkcjonariuszki, to nie jest wina funkcjonariuszki. Weź, sprawdź tego adwokata z brodą, czy on coś ma przy sobie. Nie posiadam. Nie przeszuka przy wejściu. Fajer, zapraszam. Nie, byłem zapraszam już przeszukany. Zapraszam pod ścianę. Dobra, mam trzy maczety. Zapraszam pod ścianę. Naprawdę, nie żartuję, mam trzy panie maczety. Rewiedy. Ale grunże się przyznałem, no. Zapraszam pod ścianę. Proszę pod bardzo. Ścianę. Dostałem to jest krata, proszę pana. To jest krata. Pod ale, ścianę. No i... Panie Rewiedy, jak krata to jesteś, jak ściana to jesteście wy, bo nie da się z wami, nie da się z wami. Pod ścianę. Momencik, telefon, już idę. Tak, słucham. Odkładamy ten telefon. Tak, słucham. Panie burmistrzu, bo my tu stoimy na recepcji. No moment, bo bronię tutaj klientów. Odkładamy później telefon. Odzwonię. Zabieram tą maczetę, nóż. No rzecz, mów tak jak powiedziałem. Kolejny no. Nóż. No tam. O, chwila, nóż. Chciałem wziąć. No noże, trzy bronie były. To prędzej. Przepraszam, krata. Przepraszam, gdzie jest mój drugi klient? Pan swój dowód osobisty? Nie mam pojęcia, proszę pana. No i został przed chwilą zabrany tam. Dlaczego został mój klient ale zabrany z celi? To nie jest mój... Przepraszam, co się stało z moim klientem? No właśnie nie wiem, proszę pana, szukam go. Zgubił się? Najpierw się pan zajmie tym jednym. No nie, czekam na moich wszystkich klientów, no. Czy rozumiem, że to jest jeden? Ale to pan będzie dwóch klientów naraz obsługiwał. Wszystkich naraz będę obsługiwać. Jestem najlepszym adwokatem w mieście. Dwa kroki w tył, po pierwsze. Muszę na ciebie patrzeć z bliska. Za... Mogę się oddalić, ale potrzebowałbym do tego latarki. Oddal się. Nice. Znalazł pan mojego klienta? Tak, zaraz tu będzie. Dobrze, a co się stało z nim? Na przesłuchaniu chce jest. Okay. A dlaczego? On ma prawo do zachowania milczenia. Ja wiem, proszę pana, że ma prawo do zachowania milczenia, ale skoro chce być przesłuchany... A no dobrze, ja słucham, w czym mogę... Chce pan bronić tutaj? No tego? Bronię, tak, ale drugiego klienta również bronię. Co grozi moim klientowi? Pewnie, niewykonywanie poleceń funkcjonariusza, włamanie na teren prywatny. To powiem tak, nie włamał się, bo ja go wpuściłem. Ja go wpuściłem, no to... wszedł do otwartego, więc to jest tak naprawdę moja wina. Wszystko. Ja biorę tą winę na siebie, bo to ja wziąłem ich, to są moi po prostu praktykanci, oni przyszli za mną, ja ich do tego zmusiłem, byli zmuszeni. Odnośnie niewykonywania poleceń, no o co chodzi dokładnie? O to chodzi, że miał wyjść, a wyszedł. No nie wyszedł, ponieważ... Jasno, tak, ale sama pani rozumie, no... Panie Real Rewiedzie, sam sobie stres. Ja w słowo? Nie, czyli w takim razie pan też nie wchodzi mi w słowo. Mhm. Tak jak powiedziałam, jeżeli powiedziałam obywatelowi, że ma wyjść z pomieszczenia, a on nie wykonuje moich poleceń, to jest właśnie niewykonywanie poleceń funkcjonariusza. No rozumiem. Nie, nie możesz. Nie w tym momencie. No. Mój klient był karany? Był. Do teraz możesz coś dodać. Że wykonywałem wówczas polecenie służbowe. Polecenie służbowe? Jeżeli nie jest pan zatrudniony, jest pan. Jest tylko, pan zatrudniony. Jest pan zatrudniony, kurwa! To są praktykanci, czego nie rozumiecie, zamknięte banie, kurwa. To, że ktoś nie ma, kurwa, plakietki, to nie znaczy, że nie jest zatrudniony. Nie ma pan firmy? Mam, czego ty nie rozumiesz? Poproszę w takim razie jakieś tutaj dane, nie wiem, NIP-y czy inne, jebuję dzikie węże. NIP jest NIP jest w Polsce. No. No i co, kurwa? No to co? Chujebuję dzikie węże. Słuchaj, zapomnę o tym NIP, jak ty zapomnisz o sprawie z moim klientem. Inaczej dwójkę idziecie na wyrok i chuj mnie obchodzi. Panie Rewiedzie. Tak, ale co? No co? Tak jak powiedziałam, były wykonywane polecenia? Proszę pani, nie. Ale sama pani wie. Było wtargnięcie na teren prywatny? A jak ja pani czasami tak. Mówię, że mi pani puściła wolno i pani nie puszcza mnie wolno, to pani też nie wykonuje poleceń, ale nie każdy na to zwraca uwagi. Ale ja już wychodziłem, kurwa. No proszę pani, no. Oni, ten człowiek nic nie zrobił, no. Proszę nam, panie proszę. Panie Rewiedzie, ale ja naprawdę nie będę dyskutować. To jest dobrze, co mu grozi? Prosta piłka. Tak jak powiedziałam, włamanie na teren prywatny, no wykonywanie poleceń. No i co mu grozi za to? Proszę poczekać. Proszę poczekać, co mu grozi? 15 na 1500. Dobrze, zróbmy $50 kaucji i niech wyjdzie. Proszę pani. Poczekaj chwilę. Dobrze, to ja też poczekaj, bo zadzwonię. O! No bo tu w ogóle mam napad tych asystentów. Pomożesz pana. Mi, bo kurwa jest jakiś sząp jebany, kurwa. Zamknął mi klienta, który, no nie wiem, przyjdziesz tu na dół, proszę cię. Słuchaj, ale ja to mam 5 asystentów twoich. No 5 i kurwa 4 jest na celi, 6 odjechało, pomożesz mi na celi? Proszę ale, cię. Ale, cześć. Ale sprawa jest taka, że oni chcą zgłosić sprawę jakąś. No chcą, ale najpierw mogą cię prosić, zejdź na dół, zejdź na cele, proszę cię. No ja tu jestem. To chodź na dół. Pani się naprawdę tak czasami denerwuje bezpodstawnie. Bezpodstawnie, panie Rewiedzie. Ale człowiek po prostu przeszedł, a ty zachowałaś... Nie po prostu dobra, przeszedł. Oj, panie... momencik, tak słucham? Panie Rewiedzie. Panie adwokacie. Daj mi spokój, kurwa, zboczeńcu. Pomożesz mi?
Ale ja nie wiem z czym. Słuchaj, przyszedłem sobie wybronić mojego klienta. No. Przyszedłem z moimi podopiecznymi, którzy się uczą prawa. I te kurwa przyjeby zaresztowali ich bez powodu. Jeden został złapany, drugiego napierdala typ na przesłuchaniówce i nie chcą mi ich oddać. Kurwa, Sofie, do góry jest ich sześciu. No i co? I dlaczego, ale dlaczego oni wyszli? Ale to nie chodzi o to. Spierdalaj spocona, kurwo. Nie będę z tobą, przepraszam. Nie, ale nie tu, przepraszam, nie tu, nie tu, przepraszam. Nie tu, nie tu chciałem powiedzieć. Przepraszam, to nie tu, przepraszam. Nie do, nie, nie do pani. Nie do pani, nie do pani. Przysięgam, przysięgam. Nie, przysięgam nie do pani. Przysięgam nie do pani. Przysięgam, przysięgam nie do pani. Przysięgam. Coś mi się nie wydaje. Nie, przysięgam. Przysięgam. Naprawdę nie to, nie to do pani. Nie, przysięgam. Co my teraz, Sofie, musimy zrobić? Musimy do psychologa iść. Nie, przepraszam bardzo. Kurwa, ja tu czekam. Mogłaby pani wypuścić mojego klienta, proszę bardzo. Proszę! Ale o co z nim chodzi? No chodzi o to, on wszedł po prostu i go od razu aresztowali, jak był na komendzie. Był na komendzie. Jeżeli pan w takim razie z nimi się wszystkimi wpierdziela tu i krzyczycie mi na całą komendę, że będziecie, nie wiem, dochodzić swoich praw i tak dalej. Słucham? I bronić na siłę, ale ja mówię, nie pan? Ale tego nie ma to nawet tak, na bodykamie, ja bo mówię, lecisz w bambuko. Oczywiście, że mam. Dobra, załóżmy, że pan Rele robi telefonu, pomógł, dostanie pan dwa koła kalsy, git? Tak, tak, bierz to. Bierz nie, to, nie, za... No biorę, ale kurwa, dobra, no idę siedzieć, idę pierdzieć w pasia. Nie, idziesz za kaucją. Dobra, kaucja wystawiona, zapraszam do wyjścia. Do widzenia. Ty, ale następnym razem, jak ty pracujesz z tym przed tobą? Nie, za to. Ale się wybroniliśmy, chodź. Widzimy się na mieście? Tak, tak. A z tym porwaniem nie żartowałem. Słucham? Chodź. Co ty powiedziałeś? No, że porywa mojego giermka do pracy ja dalszej. Kurwa spotkam, nie? Niech ja cię kurwa spotkam. Zapraszam tu, tutaj. Idziemy tymi. Kurwa, prawie dwa koła, nie pamiętam, 1700 chyba. Ale czemu nie poprosiłeś o pomoc? Prosiłem, tylko trafiłem na jakiegoś kadeta zjebanego, co powiedział, że on żadnego adwokata, jak nie ma prokuratora, to nie będzie rozmowy z adwokatem. Słucham? Mówię, dawaj mi. Ale żartujesz, znasz jego... numer odznaki? Nie, ale pamiętam go jeden do jeden jakby. Ale on nie może tak zrobić, to możemy go pozwać. Odwiózł mnie pan. To pozywamy. A z panami jest taki problem, że... No kurwa, tam będą prójdupy straszne, nie? Z tym wejściem. Trafiliśmy po prostu na zły dzień chyba. Stało. Aj, tarapaty, ale chodź, idziemy, wsiadaj do nich. Wsiadaj do auta jakiegoś, chodź. Przepraszam. Wybaczam, spoko. Ale łaskawy. O kurwa! O tego nic się nie stało? Jezus Maria. Nie wiem. Czuję dobra, się... Dobra. Co jest? Jezus Maria. Wydarzyła lewitująca ławka. To tak. On tak może? Tak. Aha. Widzi pan to samo co ja? Tak. No to tak jak już mówiłem. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Zyna z twojego auta, nie wiem czy widzisz. Ej, widzę, mamy przejebane. No, dobra, chodź, zawiniemy. Poczekaj, ja muszę to przeanalizować tutaj. Do zobaczenia pod tym. Ja pierdolę. Ej, dzisiaj jestem pojebany, nie? Halo? Halo? No, przyjedzie ktoś po mnie tutaj? Ten? Kurwa, problem jest, że my łódkę mamy bez paliwa i stoi łódka i my też z tego jachtu nie możemy wrócić. To, a możemy, to może nie do was dopłynę, jak tam jest dopłyńmy, impreza. Dopłyńmy. To płynę do was. Czekamy. Dobra, płyniemy. Czekaj, bo dzwoni do mnie jakiś debil, ja w wodzie jestem, telefon mam zamknięty. Nice. Jakby Will to zobaczył, ja to była najlepsza część, nie? Tak. 100 takich będę mieć. 100 kurwa sekretarzy, stówkę robimy. Momencik, to nie ja... My będziemy prezentem. Momencik, nie wchodźcie, nie wchodź. No i gdzie mamy wejść? No tu jesteśmy na dziobie, jak tu jesteśmy. To wchodzę. Pomogliście. Dobry! Witam, dzień dobry. Dobry. O, striptizerzy. Tak, nie przychodzę z niczym. Tak, słucham? Zaruchamy dzisiaj. Nice. Do widzenia. Nie w końcu. Nice. Kurwa. $50 za łeb. Ja cię wybronię. Słucham? Ile? $50 za głowę. Garniemy. A przyprowadzankę za darmo.
Jaka jest ode mnie? To są striptizerzy, oni zaraz pokażą łączony, oni duet połączą. O kurwa, dobra dziewczyny, tak. Siadamy. Anakonda, anakonda. Panowie, musimy, Jezu, musimy, panowie. Jesteście bez prezentu, no musimy. I przebierzcie się tutaj. I zaraz, no zaraz robimy duet, tak, striptease złączony, ale na 3-4 i panowie, ja puszczam wam nutę i wy do niej wjeżdżacie. Ale leci nuta, leci już, zajebra. O, lakierki, tak, lakierki, tak, tak, o, uważam, bez spodni. Pan tutaj, ale nie, pan tak. Ze spodniami najlepiej. Ze spodniami. Ze spodniami ale najlepiej. Dobra. Za, wchodzicie no. Od razu, tam macie basen taki, na środku, tutaj zakryty, no. Wchodzicie na tak, niego, tak. Ustawiacie się jakby tak. W kwadracie, także jakby, patrzcie, to jest ten basen. I tak każdy plecami no. Do siebie, każdy plecami do siebie. Dobra, i dobra. Pan, tu będziesz na zewnątrz? Na zewnątrz, na zewnątrz, no tam na... Zewnątrz, tak, na zewnątrz, pada, kurwa, pada. Nice. Pada? No ale to przy, z parasolką. A co my, kurwa, jesteśmy... A chcecie, chcecie panowie... Dobra, to panowie tak, panowie, robimy tak, gęsiego tutaj, ale tak. Do odliczenia, po kolei. Nie, 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 bez boomboxa, ja mam swój. Okej. Okay. Dobra, panowie, gotowi? Trzy, pamiętajcie, na trzy, cztery, wejście, drop, prawa noga, lewa noga, obrót, tak? ببركة كعب وهتعملها وصعد الدنيا هتقولها وخسكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير. Głosik się rozładował, ale to jest właśnie zespół. Kurwa, z 4, a dobra. Ja liczyłem panowie, że to jest mega biba, a tu kurwa tak kameralnie. Kameralnie, ale zaraz będzie sztorm. No okay. Niestety, no biby nie ma, bo bardziej tak kameralnie organizujemy. Wspaniale panowie, super wam wyszło. Jakoś wyszło. Oj. Ja nic nie wiem. Proszę się socjalizować. To są nasi okay. Klienci. Czy ja zostałem właśnie Alfonsem? Fajnie, że pan siedzi. Tak, to mi na stare lata zostało, wie pan. Aha. Oglądam właśnie główne wydarzenia, jakie były w Los Santos. Aha. Jeżeli pan chce, może się pan dosiąść. Ja nie mogę siedzieć, kolan nie mam. Ja mam wzrosty. Ale... Jak to się okay. Tak się wtedy? Złap mnie tak. No to siądź. Cześć, kurwa. O kurwa, Angie! Hej! O! O kurwa! No! O kurwa, panowie! Ty Ściro, kocham cię Ściro! Kocham jak mnie... Zróbmy razem bonus baja! Ja pierdolę, panowie! Przegrajmy 100 tysięcy dolarów! Ja pierdolę! Proszę cię, przegrajmy pieniądze teraz. Cały but dla nas. Zróbmy kolejny raz tą nockę. Big win, big win. Tysiąc jest po nas. Big win. Ziro, płać, Ziro, płać. Jamir, szybko na dół. A, na dół. Dobra. Szybko, Ana, za mną. O, przepraszam. Przepraszam. Przepraszam bardzo. To bolało. Przepraszam bardzo pana. A, wale z butli. Kurwa, boombox by się przydał. Tędy, Anna, za mną, tędy! O, a co my tu mamy? Dobra, jak tam wejść, bo już zapomniałem. Muszę panu coś powiedzieć. Słucham. Tutaj dojdzie do porwania. Ale mówię panu tylko to dlatego, żebyście tam nic nie zrobili, dobra? Panowie, my mamy rozprawę! Chodźcie, zbieramy się, rozprawę mamy. Dobra. Ubierz się. Kurtkę załóż, ubierz się. Ubieraj się. Za mną. Wszyscy. Wszyscy. A nie mogę tu zostać? Nie. Kurwa, stój! Prawa, o co chodzi? Chodź. Jest tak fajnie. Proszę. Panowie, rozprawę mamy. Witam. To nie jest kurwa na. Witam. Ubieraj się, musimy jechać na rozprawę. Kurwa sprawa. Serio się ubierz, chodź. Potrzebuję wolnego, bo zostałem zaproszony na imprezę roku. Jesteś pewien, że chcesz tu zostać? Wedle uznania. Ej, co się dzieje z moim adwokatem? No spadł do wody. Wyjebałem na główkę. Debil, kurwa debil. Weźcie go, bierz go. Musimy stąd uciekać. Panowie, rozprawę mamy, zapraszam, idziemy. Nie, zapraszam. Dobra, to gdzie podjadę? Czekaj, ja podjadę, ja podpłynę.
Zawieziesz nas? Zawieziesz nas? Tu jest Pietrucha? A do kogo mamy sprawę, panie burmistrzu? Słucham. Sprawa jest taka... Do kogo mamy sprawę? No, z... na komendzie. Chłopakowi tu, kurwa, chłopowi w mieście, nie kurwa pozna co to jest życie. Jak nie ma ochrony. Przepraszam panów, porwali wam... Chcesz kurwa skończyć? Przepraszam kurwa bardzo. Kurwa skończyć? Nie, nie porwali, porwali. Kurwa! Nie jest porwanie. Okej. Okay. Jeszcze raz bez kurwa naszej zgody będziecie z kimkolwiek, kurwa... Kurwa, ten to za bardzo... Dobra, ja się żegnam, muszę uciekać. Co jest, ty? Ten to ma... Kurwa, ten za bardzo... Ryś! Kurwa, to ty... Panowie, jedziemy. Panowie, palimy pizdę stąd. Skoczkiem nie jestem dobry. A co to się wydało? Kurwa. O, to. O, jestem nieprzytomny, alo, pomocy. No, to pięknie. Ja pierdolę. Weźcie ich! Ja wam zaświecę, wy ich weźcie. Zaświecę, wy ich weźcie. Spróbujcie ich wyciągnąć. Musicie nura. Jasmin. Idziemy. Do widzenia, dobranoc. Och, ich chuj. Rozprawę mamy. Nie ma kurwa takiego czegoś tu. Co ty masz, mikro napletka? Idziemy. Płyniemy. Nie wiem co to znaczy. Ruszamy. No dobra. Chodź. No dobra. Powodzenia! Ej, dobra, ta grupa ma potencjał, nie? Za drobną selekcją nie ma, oczywiście, że ma. Za drobną selekcją, jeżeli na przykład będę sam w niej, to jest idealna. Trzeba zrobić tak, musimy wziąć takich, którzy się słuchają, którzy są na... Wiesz, mówisz coś i oni to robią i potrzeba takich właśnie. Bo oni się nam... oni się naprawdę przydadzą. Bo tu wydaje mi się, że z tego gangu Olcena to tak ja najbardziej chyba ogarniam, wiesz? To ty bajerowałeś tą na końcu? Tak. No to tak, wydaje mi się, że tak. Najmniej właśnie. Masz mikro na pletka, stary. Tu nie o to chodzi, tu chodzi o to, żeby tu i teraz być, a nie. Okay, wy macie jakieś auto albo coś? Nie ruchaj się. O, no i klasa. W kontakcie, panowie, co tam się wydarzyło? Skąd nagle taki koniec imprezy nagle? Poczekaj, a to nie wy, sorry. Poradzimy sobie. Próbowaliście fizjoterapii fix? A! Czekaj! Wysiądźcie sobie. Siadaj, babka. No. Wyglądacie jak w pakiecie, ty. No nie bij mnie! No to czekaj, dawaj. Czekaj. Ja pierdolę! Co to za joga dla par? No teraz to co ona zrobiła? O! Kurwa! Mogłaby się pani przesiąść? Jasne. Agencję jakąś mi się zachciało. Coś trzeba robić, żeby, jak to powiedział jeden taki... Świętej pamięci, żeby żyć, trzeba jeść. Jest szansa na GPS, bo ja nie wiem, gdzie mam jechać. Dom Trevora, Sandy. Ja nie wiem, gdzie jest dom Trevora. Kurwa, tutaj gdzieś. Ej! Kurwa, mamy dziurawy bak! Jak dziurawy? Dziurawy bak, dlatego to paliwo tak spierdala. Musimy do mechanika. Teraz powalisz chuja, bo nie chce ci się jechać. Nie, naprawdę, zobacz, jest dziurawy bak. Przysięgam ci. No to... No jak to nie? Przysięgam ci, że jedziemy, pojadę z tobą, tylko jest naprawdę dziurawy bak. Naprawimy jej git. Przecież nie mam już paliwa. Ktoś mi tu spierdala. Nie, rzeczywiście spierdala. No. Przytwarte przed chwilą. No mówię ci, że mamy bak rozjebany, bo no już... No bo to pali był dużo. Nie, żartuj. Ja pierdolę, nie. Oho. Poczekamy. Panowie, sprężać się! Co tam? Sprężajcie się, no! No to no, sprężamy się. Zobacz, oni się wygasnęli tam. Ej, co się wpierdoliliście? Wypierdalaj! Ej, co to kurwa za wiebaś? Słucham? Co to za wieba? Palić pizdę do kolejki. A jakie z kolejki? A nie, myślałem, że się wyzywa, bo głosie brzmiało jakby, wiesz, ludzi widzę. Kurwa, posuń się, bo nie mam paliwa. Musimy wysiąść. Uff. O, $1,080 potrzebuję. Przepraszam, macie gotówkę, potrzebuję gotówki. Dobra, poczekajcie, chodź. Jest jeden problem, że oni się nie słuchają, no. Ciężko ich zmotywować, musimy zrobić taką... No jeszcze selekcja tam będzie. No i czekamy. O! No i udało się! Puśćcie mnie!
Pośmie, kurwo, ty! Brudna. Witam panie Józefie, witam panie Józefie. Panie adwokacie, czy to jest uzasadnione pożyczenie kobiety? Ja nic nie widzę. O, jest jedno, kurwa. Jak tak? Poczekaj, jak? Co to za movement? Weź o nim opowiedz mi więcej. Mendoza też? Zajebiście biegasz, ile się uczyłeś? A to jest kto jest twoim trenerem? Ta stara kurwa tu jest. Dobra, uwaga, nowy bieg. Ta kobieta mi drapie! Ściągaj machę, kurwa. Wyłaź, debilu. Ojcu się! Co tutaj się dzieje? Fajne macie maski. Z generałem? Nie, ale jak będą... Czy ty chcesz mnie porwać? Patrz tą pizdę! Patrz tą pizdę! Dobrze, ładuj ją! Dobrze! Ej, dobra, spokojnie, spokojnie troszeczkę, panowie i panie, spokojnie, nie przesadzajmy, spokojnie, rozejm, panie, rozejm. Pierdalaj, wsiadaj. Ej, nie, to jest szok, nie? To jest mało powiedziane. Za wypożyczenie auta. To jest swój samochód? No to cię duszę linką. Dobra. Puszczam. Nie, proszę, nie. Jak wypadła? Dobra, my to za darmo, tylko bez duszenia. Tak, no człowieku, on głównie będzie człowieku posądzony. Ja jestem adwokatem. To mnie wybronisz chyba. Nie no, ja sprawdzam, żeby wszystko było legalne. Czyli wszystko idzie na mnie? Tak. Dobra, wysiadaj, kocie. Kocica, wysiadaj. Ja mam być słupem, tak? Tak. Ona nóż wyciąga, kurwa, ona wyciąga nóż. Ja pierdolę, dajcie się tak porobić. Nie, my się porobiliśmy. Nie, dobra, pierdolę to. Dobra, to jest kurwa, czeku. Aha. Jesteśmy nieudacznikami. Ja pierdolę. Co się stało? Widzisz, super było. Tutaj nie wydaje się wysoko. No tutaj. Nie wiem, naprawdę. Gratulacje. Siadaj, co jest, kurwa? Ej, żyje! To już nie żyje! Ja, już po robocie przebierzcie się. Przepraszam. Aneczka, jest Aneczka! Aneczka, kurwo! Aneczka to nie koniec! Panowie, dziękuję za tą kolaborację, dzisiaj było przednio. Zajebiście było, jasne, zajebiście. Panie, ja będę do was dzwonić, ale musimy zrobić tak, że ja dzwonię do jednego i on mobilizuje resztę, bo ja sam do wszystkich nie przedzwonię. Pan burmistrz numer mój zapisze. Zajebałem. Juzio! Dobrze! Kurwa! Dobrze, Piotruszka! No, ty, ja też się zagrożę. Weźmy na szpital, proszę. Weź go tylko zanieść. Babka, kamerzysta, weź go zanieś go na szpital tego typa. Poszukaj kamerą. Szefie, co tu się dzieje? Odjedźmy stąd, zawieźcie gdzieś? No może wiesz. Gdzie byś chciał? Sorry. A gdzie jedziesz? Na apartamenty. Zaproponowałem jednej z dziewczyn pracę w reklamie. I po co, kurwa, mówię wam, wy przyjeżdżacie tam i macie tulić pizdę. Wy przyjeżdżacie i nic nie mówicie. O to chodzi. Dużo. No ale to nie może tak być, że wy kurwa gadacie. Właśnie o to chodzi, żeby być cisza, kiedy trzeba jest mowa, a jak nie to chuj, to po co takich ludzi mieć? Ja aktualnie muszę panu się przyznać, że z zawodu jestem wróżbitą. I się zastanawiam, czy nie chciałbym pan zrobić ze mną jakiegoś biznesu. Tak, zrobimy wróżbitów, ale to zespół wróżbitów zrobimy i będzie normalnie biuro, gdzie będziecie na kulach. No i kurwa co teraz, mam czekać na coś siedzieć. Panie burmistrzak. Ja no tak, na kontakt, ja się z panem skontaktuję. Dobra, to będę pod telefonem. Jasne. W ciuchach śmigasz? Nic, Aladdin, ja chyba idę. Ty się przebierz, kurwa, daj mi powodzenia panu. Kurwa, faktycznie, ty, dobrze, żebyśmy teraz, dawaj, jedziemy. Kurwa, dawaj. Ej, dobra, chyba nie stworzyłem idę, potwora, nie? Ale pan burmistrz zbiega. No, dobrze, nie? No. No to jest, od dzisiaj wszyscy tak biegamy. Witam. Ja sobie wyobrażam, co będzie, jak mnie aresztują, nie? Bo ja tych ludzi jeszcze hamuję jakkolwiek, nie? Ale człowieku, wyobraź sobie, że mnie aresztują i ja mam konwój, nie? Ej, to jest prawdziwa władza! Normalnie przez cały czas ja byłem sam. Sam jak palec. Radziłem sobie idealnie. Ja byłem samowystarczalną armią. Jeden człowiek jeden człowiek, który potrafił wszystko. I najpierw jest to, że ja nadal potrafię wszystko, ale mogę to rozgraniczyć. Ja mogę dodatkowo mieć armię.
Ja mogę mieć armię. Armię ludzi, którzy... Armię ludzi, którzy naprawdę wspomogą. Przecież oni nie będą wiedzieć, co zrobiłeś, gdy mi nie powiesz. Stary, uwierz mi, że będą. Ja od jutra zbieram ich wszystkich. Robimy kursy. Normalnie będę się z nimi widywać wszystkimi. Godzina 19:30 robimy kurs samoobrony i normalnie razem im pokazuję, jakie animacje używać przy walkach. Pokazuję im, jak szybko wysiadać z samochodu. Animacje, człowieku, jak szybko kogoś wrzucić do bagażnika. Animacje, człowieku, jak zbagować sprinta. Oni będą tak, kurwa, wyuczeni. I człowieku, ja będę aresztowany i wyobraź sobie armię 20, kurwa, 30... 30 człowieku, chłopa przed komendą, wytrenowanych jak Messerschmitty i człowieku, i oni, rozumiesz, ustawiają się przed i to jest koniec, to jest koniec. I wyobraź sobie, nie, i najlepsze będzie to, wyobraź sobie, że ktoś, tam, nie wiem, czy jest limit na akcję na tym serwerze. Chuj w to, nie ma już, już nie ma człowieku, dla nich nie będzie. Oni, człowieku, ja dzwonię, jeden telefon i ja robię tak, 40 chłopa pod komendą. I człowieku, ja wychodzę w tym momencie, zrobię im tak, jutro to ogarniam z panią Aleksandrą, ja robię subordynatorów, którzy będą po prostu jako moi pomocnicy i normalnie robimy tak, że oni mają predyspozycję do tego, żeby wejść na komendę i normalnie będziemy siedzieć i razem będzie, tak, o kurwa, ale to będzie, jest pani Aleksandra, ja jednak nie idę spać, to jest do gadania, o, Adrianna raczej. Pani Adrenna jest zajęta. Ogólnie coś czuję, że albo ci ludzie... To albo ma potencjał, albo go nie ma. Zrobimy tak. Albo zrobimy armię, albo ją stracimy. Pani Adrenno, załatwimy, załatwimy to telefonicznie. A, czyli nie widzę, no pewnie. Szanowna pani, sprawa jest następująca. Czy ja mogę mieć praktykę? To by pan okulary przetrzeć, wie pan? A chce się pani, żebym ja przetrzał? Chce się pani, żebym ja przetrzał? No może pan. No to ja przeczaję i pani poczeka w biurze, już kawkę zaparzy, dobra? To ja przeczaczuję. Dobrze, to ja poczekam. Dobra. No. Pani Adrianno, widzę. Pani Adrianno. No, dzień dobry. Zapraszam pani do biura. Mogę jeszcze raz do biura? Te damy czat w biurze, fiu, tam to będzie. Miłego wieczoru. Kurwa, iskry. Wszystko dobrze z panią? To tak, sprawa jest następująca. Mam do pani parę pytań. Już się boję. Sprawy następne. Mam pewnych sekretarzy stażystów. Oni chcieliby bardzo być adwokatami, ale po prostu się uczą, ja im pomagam i no i są naprawdę na dobrym poziomie. Obecnie stacjonują, jest super. Tylko jest problem jeden. Są kompletnie nierespektowalni przez funkcjonariuszy i nie jestem w stanie im pokazać, jak pracuję w pełni okazałości, czyli nie jestem w stanie im pokazać interwencji, nie jestem w stanie poczynić tego, żeby na przykład wszedł do mnie jakiś adwokat z klientem, znaczy mój sekretarz, tak, pomocnik, żeby usłyszał, jak rozmawiam z klientem. I pytanie tutaj jest do pani, czy w takiej sytuacji możemy dać, mogą wyrobić licencję stażysty, licencję osoby, która się uczy właśnie, ale która jest pod moją opieką. Subkancelarię dla osób, które dopiero szkolę. Które dopiero będą tymi adwokatami, które chcą się szkolić, uczyć, ale chciałbym, żeby było to respektowalne prawnie. I pytanie... To musi pan założyć kancelarię, firmę, musi pan założyć. A czy mogę to zrobić u pani? Może pan. Najlepiej z Johnem Foxem załatwić sprawy biznesowe. Z kim? Z Johnem Foxem, urzędnikiem. Okej, John Fox, dobrze. On jest dostępny w jakich godzinach? Na pewno wieczornych, ale porannych chyba też, ale porannych chyba tylko w weekendy, a tak po południu bardziej. Dobrze, różnie, dobrze. W sumie, różnie bywa. Będzie pan mógł zatrudniać tutaj wtedy pracowników. No i ewentualnie może pan podejść do departamentu, zgłosić, że tutaj taka i taka osoba w szkoleniu. Tak. No i departament tutaj może wtedy rozważyć, żeby wpisać ich na listę udostępnioną policji, że to są asystenci i że mogą brać udział, przyglądać się, ale że właśnie brać udział, przyglądać się panu pracy. Tak, oni nic nie będą robić. Natomiast nie są samodzielnymi sędziami i mogą być tylko przy panu. Dobrze, to pytanie, czy jest szansa, żebym ja wypisywał takie legitymacje? No to super, mam nadzieję, że będziemy wspaniale kolaborować. Może pani to jakoś przepchać w tym rzędzie, żeby to się jednak udało. Będziemy myśleć na ten temat. Dobra, to dziękuję bardzo. Ja nie będę ten. Ja nie zawracam gitary. Oj, panie Relawienie. Do widzenia.
Przepraszam, przepraszam.